gra krakowsko-częstochowska przypomina o historii, ale też zaskakuje nowoczesnością. Wciąż ma w sobie wiele tajemnic, które odkrywamy dla Was w Kronice Jurajskiej. Grodzisko Gąszczyk powstało w epoce brązu, a ludzie mieszkali tu w drugiej połowie IX wieku, czyli jakieś 11 wieków temu. Zobaczmy, jak to kiedyś wyglądało. Może ja spróbuję przymierze. No, mi tam z tyłu. Tylko że troszkę to brudzi. Teraz przychodzi hełm. Też ostatni element tutaj, tylko wyposażenia. Oczywiście, o, w ten sposób. Teraz mamy wojownika, który jest gotowy do walki. Jest bardzo dobrze uzbrojony. Jeżeli chodzi o piechotę w tamtym okresie, no to ona była dosyć słabo uzbrojona. Taki wojownik jak tutaj, no to już jest najwyższy poziom X-XI wieku, no to już jest najwyższy poziom, jeżeli chodzi o wyposażenie, uzbrojenie. W takim pancerzu byliśmy w stanie bardzo dużo przetrwać, no bo tutaj cięcie miecza nie wyrządzało żadnej szkody tak naprawdę wojownikowi. Powiem tak, jest. Oczywiście jest bardzo ciepło. I ciężko. No to poczynajcie. Miało można go walnąć. On jest taki tego. Mocno, mocno. Uderzenie wyprowadzić. I co? O, 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 o. 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 Jak się, teraz pytanie, jak się pani czuje? Było w tym naprawdę gorąco. W tym zdecydowanie lepiej się czuję. Co to za miejsce? Jesteśmy na Grodzisku Gąszczyk. Grodzisko było zamieszkałe w sumie w dwóch czasach. Nas tu bardziej dzisiaj interesują okres wczesnego średniowiecza, druga połowa IX wieku, to jest badane, pierwsza połowa X wieku. No ale trzeba wiedzieć, że to grodzisko również żyło w czasach kultury łużyckiej. Troszkę nam ją sobie trudno wyobrazić. Ja myślę, że dzisiaj mamy dobrą okazję, 1050. rocznica chrztu to dobra okazja, żeby to grodzisko ożyło i rzeczywiście na parę dni ożyło. Zgromadzili się tu ponownie ludzie, może bardziej współcześni, ale jednocześnie mamy wspomnienie tego, co tu się mogło dziać, bo tak do końca przecież nie wiemy. Czym zajmowali się w takiej osadzie ludzie? Bo tutaj widzimy pana Kowala. Przede wszystkim normalnym życiem. Starali się normalnie żyć, a to życie wtedy przecież łatwe nie było. Jest udokumentowane i to jest, myślę, istotne, że tu produkowano garnki. Garnki takie niepolewane, jest przez archeologów zbadane, jak one miały wzór. Tak, jest taka zrekonstruowana prażnica, na której prażono zboże. Oni tu po prostu normalnie żyli. Trzeba podkreślić, że to nie jest małe grodzisko, to jest blisko hektar gruntu. Otoczone z dwóch stron właściwie podwójnymi wałami, z suchą fosą. Z dwóch stron jest naturalna obrona, duży upad do rzeki Warty. Była woda zatem w pobliżu, źródło życia. I nie wiemy, ile tu ludzi mieszkało. Archeolodzy dalej to miejsce badają. Mam nadzieję, że będą badać i jeszcze troszkę więcej się dowiemy. Ludzie są ciekawi, bo dopisali. Tak, tak. A to trzeba podkreślić, że to pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni, że to grodzisko rzeczywiście będzie żyło, bo takich miejsc jest niewiele w Polsce. I to jest to grodzisko, gdzie warto, żeby ludzie przychodzili, poznawali, bo tu wielu ludzi przychodziło i mówiliśmy, że jesteś na grodzisku. Tak, to było bardzo zdziwionych. Taka perełka gminy. Tak, no to w sumie najstarsze miejsce, tak? Zważywszy, że ta kultura łużycka tutaj właśnie jest, chociaż gmina Mstów to miejsce, gdzie historia jest bardzo długa. Sława! 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 Mieszko stał się chrześcijańskim wodzem. Z jego rodu wyrośli najwięksi królowie. A co to jest? Mam mapę skarbu. Twierdzą ludzie, wszędzie na grodziskach chowane były skarby. W tych skarbach były złote przedmioty, być może jakieś z innych cennych skruszców. My dzisiaj mamy tutaj mapę skarbu, no i spróbujemy zachęcić wszystkich do tego, żeby się zastanowili, jak go odnaleźć. Jak ktoś znajdzie, przekazuje archeologom. Tak, przesłanie, które tutaj mamy na tym napisane. Skarby wszystkie znalezione w ziemi trzeba przekazać archeologom. Ale dostanie się nagrodę. Pokazujemy w muzeum, ale za to dostaje się nagrodę.